Cześć, dzień dobry. Hello, hello, hello. Andrzej Stobelski z Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą winylową. Płyty winylowe na lato. Witam Was i tak jak zapowiadałem wcześniej, będzie trochę bajkowo, baśniowo, ale to na początek. A teraz zmiana okularów i zaczynamy. Od czego? Od bajki na dobranoc. Bajki na dobranoc, tekst Igor Sikirycki, muzyka Andrzej Hundziak. Oprócz tego bajka muzyczna według braci Grimm, Tomcio Paluch. Tutaj mamy Walta Disneya, który prezentuje Miki, Słonika Bambo, Dingo, Pan Pan. Nie wiem, to aha, Pan Pan to chyba jest, nie Dingo, to będzie zapewne Sarenka. Po francusku, podwójny albumik. Pimpuś Sadełko. Przygody Pimpusia Sadełko Alama. Kotek pisze, że Alama zapewne kota. Kto tutaj występuje? Szkolny przybór Pimpusia Sadełko Konopnicka. Aha, tu mamy. Mieczysław Czechowicz, Teresa Lipowska, Ewa Serwa, Halina Głuszkówna, Zygmunt Maciejewski, Ewa Złotowska. No, oprócz Mieczysława Czechowicza to nazwiska mi za bardzo nic nie mówią. Teraz wyprawa po skarby. Przyjaźń to największy skarb ze wszystkich skarbów ziemi. Wyprawa po skarby. Teraz baś muzyczna Gulliver w krainie Liliputów. To jest właśnie to. Ta płyta. Podwójny album. I wypad Sinsay. Ktoś kupowaliście w Sinsay? Bo ja nie. Okej. Okay. Piccolo Coro del Antoniono, to już nie baś, a piosenki w wykonaniu zespołu Piccolo Coro del Antoniono, bardzo popularny zespół w latach 80. w Polsce. No i na zakończenie Mazowsze. Mazowsze, znaczy na zakończenie czego? Tych bajek. No, Mazowsze to może już nie bajki, a kolędy. Śpiewają Sing Christmas Carols. A teraz zdaje się, że wszystko po węgiersku, chociaż Bodensol to brzmi nie jak węgierski, także węgierski zaraz nastąpi. Tu mamy muzykę jazzową, 71 rok, 31 styczeń, nagrano w audytorium o Wageningen Agricultural University, gdzieś w Niemczech. Teraz mamy zespół, żeby nie skłamać, muszę otworzyć, bo to Gejfort okładeczka. Zespół Iles. Ne Siriatok Laniok. Ci, co słuchają muzyki węgierskiej, na pewno wiedzą, o co chodzi. Grupa Scorpio i Kalia Fel. Teraz Lokomotiv GT 4 Ringas Elmegard. A teraz przenosimy się do Indii, do Bombaju. I w Bombaju wyszła ta płyta. Rod Stewart, Sing It Again Rod. Sing It Again Rod. Teraz Stevie Wonder, Hotter Than July. To wszystko już w sklepie Popmaster Record Shop niebawem. Oraz na stronie internetowej www.popmaster.pl. To samo chodzi, co chodzi o debiutancki album George'a Michaela Fate. Nazareth. 2XS, 2XS i Nazaret. Dla mnie to XLL co najwyżej. Ok, Brass Monk, Dark Sunrise. Nie wiem dlaczego nie są układki Gayford, bo to jest podwójny album. Zdaje się, że tutaj mamy do czynienia też z podwójnym albumem i też nie ma układki Gayford. Back 50, Batman, Freestyle i Etched in Stone. Też nie ma Gayford okładeczki, też podwójny album. Czyli wygrawerowane w skale i freestyle. Teraz mamy muzykę reggae, odmiana Soka. Soka. Soka 101, volume 2. Soka Gold 2002, różni wykonawcy, various artists. Soka Gold 2003, różni wykonawcy. A teraz trochę striptease'u. Striptease, Lady Soul. Lady Soul i Striptease. I na zakończenie DPZ, Turn Off The Radio, The Mixtape Volume 1. I to by było tyle na dzisiaj. W następnym odcinku zaczniemy od 45 obrotów.
od 7 calówek przez 12 cali, a skończymy na albumach. Także zapraszam do oglądania następnego odcinka. I to taka ciekawostka z Vaya con Dios. Ale to w następnym odcinku. Na razie, cześć Wam, hej!